Co się dzieje na rynku nieruchomości? Najnowszy update, jak wiemy, niebezpieczny kredyt ku zaskoczeniu wielu ludzi został usunięty i to bardzo dobrze. Pieniądze zamiast pompować deweloperów i zagraniczne banki, zagranicznych deweloperów i zagraniczne banki, bo to jeszcze byłoby pół biedy, gdyby to polscy deweloperzy i polskie banki były pompowane tymi pieniędzmi, ale te pieniądze były zabierane z innych sfer naszego życia, jak szpitale, drogi, bezpieczeństwo. Tak wiemy więc, że tutaj skończyła się bramka na wysysanie narodu polskiego i naszych podatków na cześć zagranicznych banków i zagranicznych deweloperów, co oczywiście powinno być gigantycznym impulsem na spadek cen nieruchomości. No ale z drugiej strony nie zapominajmy, że tutaj sprawy polityczne to sprawy polityczne i prawdopodobnie podejrzewam, że nowy rząd w postaci takich ludzi, którzy wcześniej zabrali ludziom OFE, podwyższyli znienacka, bo reforma emerytalna wcale nie była głupim pomysłem, ale ta reforma emerytalna była wykonana w sposób, że tragiczny, zbrodniczy. No i tu tą emerytalną reformę wprowadził oczywiście pół Tusk, znaczy się Donald Tusk byłem ostatnio w pół Tusku. Nie, żartuję. Mi się pomyliło przejęzyczenie. I jak to on tam ma? Kosiniak-Kamysz, prawda? To ci ludzie właśnie, szanowni państwo. No i dodatkowo mamy trzecią nogę tego czegoś, prawda? Co nazywamy w danym momencie rządem, czyli koleś, który w ogóle nie ma związku z finansami, z niczym w ogóle, z ekonomią, niczym, jakiś taki wytwór medialny. Tak więc, szanowni państwo, musimy zrozumieć, że już niedługo prawdopodobnie ci ludzie, no bo ci ludzie generalnie, no ci ludzie generalnie nie mają żadnych etycznych, moralnych zasad. Widzieliśmy to, szanowni państwo, 8 lat temu, gdy przez 8 lat rządzili. Wiemy, że rozdawali nasze nieruchomości nieżyjącym ludziom wiary hebrajskiej. Wiemy o tym wszystkim, szanowni państwo, że to będzie dalej kontynuacja rozdawania, zabierania naszych pieniędzy, zabierania naszych podatków i rozdawania. Tusk już pojechał rozdać nasze pieniądze zagranicznym oligarchom w Ukrainie, na Ukrainie, szanowni państwo, no przecież o tym wiemy, kontynuacja dalej tego samego, co było, tylko w troszeczkę innym tonie, już bez całusków, bez uścisków, wiecie, no bo tam to całuski były, uściski, prawda, i tak dalej, a potem jedna wielka mściwość ze strony ukraińskich polityków, co jest szokujące, bo czegoś takiego my żeśmy przecież nie widzieli w całej Europie, co uczyniła Polska dla Ukrainy w roku 2020, a przez Polskę przetoczyło się 10 czy tam 15 milionów Ukraińców, tego po prostu ludzie, to w cały świat wytrzeszczał gały, bo chyba nie ma takiego kraju jak Polska, który aż tak pomógł w takich, wiadomo, że jechali też i dalej, ale to my żeśmy przyjęli te 15 milionów ludzi, czy tam 10 milionów ludzi w takiej skali. No a jedyne, co mogliśmy otrzymywać, to plucie na nas ze strony najwyższych i znacznej części ukraińskich polityków. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, Polska dalej będzie sprzedawana prawdopodobnie. Teraz usunięto ten niebezpieczny kredyt, no ale pewnie dlatego, żeby wprowadzić zaraz jakiś inny wytwór, który dalej będzie nam zabierał pieniądze, dalej będzie nam pompował ceny nieruchomości, szanowni państwo, zamiast na szpitale, zamiast na drogi, zamiast na bezpieczeństwo, zamiast na normalną edukację, szanowni państwo, zamiast na polskie działalności gospodarcze, które produkują pieniądze, no to będą nam zabierać te pieniądze, zobaczymy. Ja powiem tak, no gdybym nie wiedział, kim jest Tusk i Kosiniak-Kamysz, gdybym nie wiedział, kim oni są, ja bym był takim młodym człowiekiem i rozumiał, czym był niebezpieczny kredyt, to ci, gdybym ich nie znał i tak dalej, to by mi zaimponowali. To by mi tym ruchem zaimponowali, naprawdę. Takiego, wiecie, ciach bajera, koniec, koniec, kropka. No po prostu zaimponowaliby mi tym ruchem, no ale ja ich znam. Bo przecież już pewien wiek mam, prawda? A jako człowiek myślący, no to mniej więcej wiem, co się wokół mnie dzieje, prawda? I wiemy, jaką mają historię ci ludzie. A ci ludzie mają taką historię, że to są po prostu tacy zimni, wyrafinowani politycy, którzy zrobią to, co będą chcieli, tylko pod inną przykrywką. Tam taka jest rzeczywistość, diabeł w ornat się przebrał i ogonem macha.
Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość, więc spróbujemy sobie odnaleźć taką drogę, którą będą szły ceny nieruchomości w Polsce, w którą będzie szła budowlanka. Jak wiemy, no na szczęście mrozy zeszły w Polsce, mrozy zeszły, mrozy już nie są takie tragiczne, już nie ma tych mrozów. Właściwie proszę zobaczyć, na Teneryfie jest 19-21 stopni codziennie, ale już w Polsce widzicie, w Gdańsku w nocy nawet nie ma minusowych temperatur. Jest to gigantyczna ulga dla narodu polskiego, szanowni państwo, bo nie trzeba wydawać na gaz, na elektryczność i tak dalej, prawda? I to jest dobre. A jeżeli chodzi o Gdańsk lotnisko, no to zobaczmy, ile tam jest. No zero, no i no na lotnisku będzie troszeczkę mniej, czyli na obrzeżach Trójmiasta tam 0, minus 1, 1, 0, 0, ale to nie jest już minus 5, minus 10, czy tam minus 15, czy tam minus 20, jak w co niektórych miejscach, prawda? Więc widzimy, że jest coraz lepiej. W Ankarze mamy, to w Ankarze chyba jest zimniej, proszę zobaczyć, to w Ankarze jest zimniej akurat w Turcji w danym momencie. No, a jeżeli chodzi o Majorkę, to mamy temperaturę dzisiaj na Majorce 21, 21, 20, 17, 17, 18, 16, 18, czyli widzimy taka dla nas w dzień, można powiedzieć, letnia temperatura. A w Pruszkowie pod Warszawą widzimy, jak w Gdańsku, w nocy, w dzień 6, 4, 3, 4, 4, 4, 6, więc dosyć przyjemnie, to jest przyjemne. Czyli generalnie widzicie, bo są te nastroje, bo chodzi o nastroje, widzicie, bo my nie jesteśmy w stanie dojść do tego, że na cenę nieruchomości w Polsce wpływają także ceny eksploatacyjne, prawda? Czyli cena gazu, cena prądu, prawda? Ludzie opowiadają takie rzeczy, no jak chcesz mieć tanie ocieplanie domu, czy tam czegoś, to sobie załóż jakąś tam, załóż sobie pompę ciepła, załóż sobie panele i tak dalej, ale to jest generalnie w znacznej części kłamstwo, że będziesz mieć taniej ogrzewanie pompą ciepła i będziesz mieć taniej ogrzewanie panelami, aniżeli na przykład gazem. To nie do końca jest prawdą, albo w ogóle elektrycznością, albo na przykład drewnem tym bardziej, prawda? Bo drewno jeszcze dalsze. Wiadomo, że wtedy trzeba tracić czas na palenie drewnem, ale mówmy wprost, no przecież jeżeli chodzi o domy, no to wiele domów, jeżeli byś chciał założyć sobie, na przykład masz dom 200-metrowy, no i chcesz założyć panele, no to panele kosztują 40 czy tam 50 tysięcy złotych, tam nie wiem, ile teraz to kosztuje, prawda? No to musisz wydać 50 tysięcy złotych, tak, tylko że w wielu przypadkach znaczna część domów potrzebuje wymiany dachu, prawda? A żeby zrobić wymianę dachu, no to jest następne 100 tysięcy złotych, prawda? Albo 50, albo 100, albo 40, coś takiego, prawda? Więc musisz wydać razem na panele i na wymianę dachu no jakieś minimum pewnie 100 tysięcy złotych, tak? Więc a 100 tysięcy złotych, wiecie, no to, 100 tysięcy, tylko panele, szanowni państwo, tylko panele, 100 tysięcy złotych, jeżeli podzielimy na 10 lat, no to jest 10 tysięcy miesięcznie, podzielić na miesiące, to jest 833 zł, tylko wymiana dachu, po to, żeby założyć panele i koszt paneli, prawda? Ale do tego kosztuje przecież pompa ciepła, a pompa ciepła to tam, nie wiem, 30, 20, 30, 40, tam 50 tysięcy w zależności, ale jeżeli nie masz dobrze ogrzewanego domu, no to musisz jeszcze, ocieplonego domu, no to musisz jeszcze przecież ocieplić sobie dach, prawda, czyli następny 30 tysięcy, tak? No ale jeżeli masz dom tam 50, 60, 40, 30-letni, prawda, no to i nie wymieniałeś rur i grzejników, no to a jeszcze masz grzejniki ścianowe, no to musisz zrobić najlepiej grzejniki podłogowe, prawda? No to jak zrobisz grzejniki podłogowe, no to musisz rozwalać sobie wszystkie podłogi, prawda? No to rozwal podłóg 200 metrów kwadratowych, no rozwal i załóż sobie te grzejniki, no to następne, nie wiem, 60, możesz to robić sam teoretycznie, ale
Jak dach sam zrobisz, no może zrobisz, prawda, powoli gdzieś tam w wakacje, prawda, no tam paneli sam jak nie umiesz, nie założysz pewnie, prawda, no dobra, no musisz wymienić rury, zrobić nowe grzejniki podłogowe i tak dalej, no możesz założyć takie, ale wtedy to będzie więcej ci brało tego prądu, prawda, z tej elektryczności, tak, więc generalnie nie wystarczy ci sama pompa ciepła i nie wystarczą ci same panele, które i tak to jest koszt generalnie prawie 100 tysięcy złotych w danym momencie, mniej więcej, pi razy drzwi, w zależności, bo ja się naprawdę na tym generalnie, ja się na tych panelach nie znam. Ja naprawdę nie jestem specjalistą od paneli ani od pompy ciepła. No ale wiem, że to jest generalnie nie jest takie wszystko łatwe, prawda? Bo na przykład możesz mieć dach od słońca. Albo możesz, no ktoś ci, jakiś cymbał przyjdzie i złą pompę ci dobierze, bo to różne pompy na różne metraże, na różne domy, tak? No ale, czyli tak, sama pompa i ten to 80, 90, 100 tysięcy, ale dodatkowo musisz zmienić grzejniki, musisz zrobić dach, musisz ocieplić dach, prawda? Zrobić jeszcze wiele innych metod, prac i wiecie, jak się mówi, że się opłaca komuś zakładać to wszystko, no to jest, widzicie, to jest 200-300 tysięcy złotych. Tak? Koszt 200-300 tysięcy złotych, tak? Ale nie zrobisz tego jutro, prawda? No bo w zimę nie zmienisz dachu. W zimę nie założysz paneli. A panele w zimę i tak nie produkują prądu. No w sumie to lepiej przed latem założyć. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No przecież podłogi sobie wszystkie rozwalić, no to też przecież jest hardcore, prawda? To nie jest takie wszystko hop, przecież to trzeba zrobić, naprawić wlewki, dziury te zrobić dla tych wszystkich. To jest generalnie, to nie jest hop, 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 szanowni państwo. I to się opowiada takie bzdury, że na przykład widzicie, o, że na przykład dom. No i jeżeli macie takie domy, ale to nawet mniejsze tyle kosztują te starsze domy, prawda? No to 300 tysięcy to nawet, widzicie, generalnie remont domu 40, 50, 60-letniego razem z zainstalowaniem, razem zrobienie z niego statku kosmicznego, prawda? Bo tutaj teraz będą nam kazać robić statki kosmiczne, prawda? Gdy Hindusi. Ja będę powtarzał to do znudzenia. Rozmawiałem ze studentami medycyny, szanowni państwo, bo tutaj dużo mamy studentów medycyny w Polsce z Hindusami, no i oni się z nas śmieją, tam mówią, wy tam się śmieją, co tutaj tam. Śmieją się z nas z globalnego ocieplenia. W sumie co się nie śmieć, jak w Polsce po minus 10, 15, 20, pół roku nie świeci słońce, no to wiadomo, że jak nie świeci słońce, to jest zimno, prawda? I zawiewają do nas skandynawskie i syberyjskie mrozy przy dobrym wietrze. No, zrozummy to, szanowni państwo. Zrozummy to. Jeżeli ktoś mi mówi, no tak, no tam mi wychodzi na przykład, mówią, a mi wychodzi ogrzewanie w moim domu tam, bo mam pompę ciepła, bo mam jakieś tam podłogowe odgrzewanie, tam panele, wychodzi mi na przykład. Mówię, 600, 700 złotych, powiedzmy, 600, 700 złotych, tak. Tylko, żeby ci wychodziło te 700 złotych, no to musisz wrąbać ten cały hajs. No mówię wprost, założenie, to zrobienie tego wszystkiego, no to jest nawet 400 tysięcy złotych, szanowni państwo, 400 tysięcy złotych podzielić na 20, no to jest, szanowni państwo, 20 tysięcy rocznie podzielić na 12, no to jest 1666 zł. I tak, 1666 zł plus 700 zł za tą elektryczność i za ogrzewanie, tak? Za ogrzewanie samo, no to cię wychodzi przez 20 lat 2336 zł. Przepraszam, 2366 zł. No to ogrzanie gazem domu to 2000 kosztuje, no to cię to drożej wychodzi. A trzeba zrozumieć, że przez 20 lat ta pompa ci się ciepła zepsuje 4 razy. Może będziesz musieć ją wymienić za 10 lat. Nie wiem, jak te panele działają, czy one po 5, po 10, czy po 15 latach przestają działać. No to i zabawa od nowa. Wiecie, to nie jest takie hop, prawda? No to naprawdę wszystko nie jest takie hop. Generalnie domy modernizuje się powoli, w trakcie potrzeb, prawda? A nam przecież narzucono te wszystkie regulacje, przecież to jest chore, tak? Więc to nie jest tak, że jak sobie zrobisz, to będziesz mieć taniej. Nie, no najpierw musisz kupę kasy wywalić na tą pompę ciepła, prawda? Na te panele, na ten dach, na to nowe ogrzewanie, na podłogowe, przecież to trzeba wszystko wyryć, zrobić, prawda?
Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. No ale no, mamy Morawiecki generalnie z Dudą i Kaczyńskim generalnie zniszczyli Polaków, bo się na to wszystko zgodzili, prawda? Tusk nie jest lepszy. Jedyne, co robi w danym momencie Tusk, to to dobra. Zrezygnował z tego niebezpiecznego kredytu. No ale zaraz wprowadzi prawdopodobnie jakiś inny badziew. Generalnie dla mnie w znacznej części, no to jest jedna wielka tragedia, o czym mówimy teraz, prawda? No i spróbujmy właśnie zobaczyć sobie na to wszystko na podstawie nieruchomości. Nieruchomości w Krakowie, wokół Krakowa. Pojedziemy do Krakowa. No i porównamy to z innymi miejscami na świecie. Popatrzcie, tu mamy Kraków, no i szukamy. Szukamy, szanowni państwo, domy w Krakowie. W Krakowie. No i szukamy domu w Krakowie. No i domy pod Krakowem, dom w Woli Batorskiej na przykład. I domy w Krakowie widzimy, ja wziąłem minimum 100 metrów kwadratowych. I tutaj taki widzicie, cały jest stary, widać 50 lat temu był robiony. Patrzcie, jaka góra, stary. Taki domeczek, widzicie, nie? No i na przykład, jeżeli chodzi o ten dom, on jest, popatrzmy, on jest w sumie, popatrzcie, on ma do 10 km od Krakowa wziąłem. Specjalnie nie biorę żadnych stanów deweloperskich, ale to, żeby wam pokazać, generalnie domek fajny, patrzcie. Generalnie domek fajny, tak, teoretycznie, można powiedzieć, tak? Popatrzmy. Generalnie domek fajny, cofnęło się. Chwileczkę. Mówi. Generalnie widzicie, domek jest fajny, ale o co w nim chodzi? Chodzi w nim o to, że jest taki problem, iż w tym domu trzeba wszystko właściwie zrobić. Właściwie trzeba wszystko zrobić, prawda? No trzeba właściwie wszystko zrobić, no bo jeżeli... O, gdzie są te domy? No, uciekły. No, strona do dupy. Weźmy do 10 km. 100 metrów minimum. Najtańsze. Najnowsze od najmniejszej. Cena od najniższej. No i patrzmy tutaj sobie. Gdzie jest ta chałupina? No i mamy tą chałupinę. O, jest. No i widzicie, 449 tysięcy, 100 metrów kwadratowych. Widzimy w środku wszystko totalnie do remontu. No to wszystko stare, to się rozpada, tak? Się wszystko rozpada, a góra w ogóle nie zrobiona, tak? No i mamy domek. Generalnie domek fajnie wygląda, mógłby być bardzo, bardzo fajny, ale widzimy. Tu jest do zrobienia... I czy 4490 zł to jest, to się opłaca? Czy to się opłaca? 4400, przepraszam, no 449 tysięcy, 4490 zł. 100 metrów kwadratowych. I uważaj, to jest taki dom, widzicie, dach do zrobienia rozpada się. Panele na to położyć, to jest akurat mały domek, 100-metrowy. Pompa ciepła, trararara, wszystko w środku zrobić trzeba, popatrzcie, tak? Popatrzcie, no jest teren, jakiś tam chałupina, prawda? Tu se ktoś nowy wybudował i pewnie chce sprzedać ten obok, nie? Tak często robią. No i mimo tego, że to jest, wiecie, 449 tysięcy złotych, no to żeby ten dom w środku wyglądał, żeby sobie założyć rury, prawda, wszystko to, no to jest, musisz wrąbać, no na taki mały domek, no liczyć trzeba 500 000 złotych. I to tego nie zrobisz jutro. Jutro, prawda? Czyli właściwie taki dom będzie cię kosztował nie 449 tysięcy złotych, jeżeli ci nie upuszczą, a 1 000 000 złotych. 1 000 000 złotych. No i na przykład na dole, popatrzcie, na dole, to już lepiej chyba byłoby, popatrzcie, a co jest na dole? Same stany surowe. To już lepiej chyba by było sobie kupić. Popatrzcie, tu masz stan surowy, ale to jest 163 metry, tak? Czyli u góry tamten kosztował 449 tysięcy. Ten kosztuje, proszę zobaczyć, tu mamy też za 449, ale tutaj za metr kwadratowy
Mamy 2757 zł, a u góry mamy 4490 zł. Co to oznacza? Co to, szanowni państwo, oznacza? To oznacza, że ten na dole kosztuje tyle samo, ile ten u góry, tylko że ten na dole, popatrzcie, ten na dole, to są po prostu ściany i dach. Ściany i dach, ale jest dach, wiecie, nowy dach, patrzcie, ściany i dach, ale macie nowy dach. Nie? To ja bym wolał już kupić to, bo to jest 163 metry kwadratowe, niż ten wcześniejszy, prawda, ten domeczek, niż ten wcześniejszy tutaj, popatrzcie, bo tutaj mamy tego, prawda, ładne miejsce, pięknie tutaj jest, tak, tak, ładnie, wokół same nowe, a tutaj taki stary, tak, popatrzcie, ten stary, ten, ci kosztuje tyle samo, co ten na dole, albo ten dalej, tylko że ten na dole to po 163 metry kwadratowe. No i one są za 449 tysięcy, czyli tam 450, tak? Tylko że za metr kwadratowy masz prawie o połowę mniej. Tylko że w tym nie musisz robić dachu, a tam musisz robić dach. Tam musisz robić dach, tak? A w tym nie. Tam też musisz wymienić okna, tu okien nie ma, co za różnica. Tam musisz go rozwalać i go remontować. Zaraz te ściany się tam pozawalają, a tutaj masz wybudowana nowa, nowy pustak, prawda? Wiecie, no to wiadomo, że lepiej to sobie kupić. No ja tam bym wolał sobie kupić ten na dole, tak? Jeżeli bym już musiał, nie? Jeżeli bym już miał wybór, no to wolałbym sobie tego surowego kupić. Wolałbym surowy, no. No bo i tak w surowy musisz jeszcze wrąbać okna, ściany, wszystko w sumie, nie? No ale tam nie dość, że też musisz wrąbać, to tutaj chociaż masz dach. I tam musisz robić demolkę, a to nie. No po prostu wchodzisz i robisz. Nie? No to nawet milej robota idzie, bym powiedział tak, tak? Milej robota idzie. Taka rzeczywistość, szanowni państwo, taka rzeczywistość. No zobaczmy tego na przykład. Dom, widzicie. Ale tu jest dalej. Bardziej tutaj. O, całe osiedle. O, jeszcze osiedle nowe, to jeszcze fajniej. Ocieplić też trzeba, widzicie, dach, nie? No ale są chociaż dachówki zrobione, tak? Ocieplić to samemu można tam. Wziąć sobie kogoś do pomocy i tyle. O, tak. Widzicie. Patrzcie, i tak będzie wyglądał, jak se zrobisz. Tak będzie wyglądał, jak se zrobisz. No? Ale czy to nie jest przypadkiem dalej za dużo? Bo to jest dalej 450 tysięcy i dalej musisz wrąbać pół miliona. Pół miliona dalej musisz wrąbać, prawda? Popatrzmy dalej. Popatrzmy dalej. Dalej też wszystko. Popatrzcie, ile pustych ścian. Wszystko po 450 tysięcy, prawda? 100, 120, 150 metrów. 3, 2, 4 tysiące za metr kwadratowy. 3, 2, 4 tysiące za metr kwadratowy. Ale wiecie, zrobione fundamenty, wszystko, tylko trzeba po prostu go zrobić. Trzeba go zrobić. No ale to zrobienie... Właściwie możesz zrobić sam, no bo co to tam okna pozakładać, prawda, zrobić podłogi tam, nawet w sumie możesz sobie tam, no jakiegoś, no musisz tam wziąć hydraulika oczywiście, prawda, ale to tam nawet człowiek by sobie sam zrobił, kto tam w sumie to wcale nie jest aż takie trudne. Będzie dużo śmiechu, bo pewnie dużo zepsujesz, no ale będziesz miał za darmo sam zrobić, prawda, ale z ekipą, no to jest, z ekipą to jest minimum pół miliona, nie, prawda. Ocieplenie, podłogi, hydraulika, elektryka, prawda? Generalnie wiele rzeczy można zrobić samemu, masę można, większość można. Jeżeli masz ludzi, którzy ci powiedzą, jak to zrobić, czy tam weźmiesz na chwilę, tylko ci pokażę to, sam sobie te kable porozkładasz i tak dalej, te rury, prawda? Sam sobie pokręcisz te podłogi, sam sobie zrobisz jakieś tam panele, prawda? I tak, to jest generalnie, to nie jest trudne, to jest trudne. Trudne jest według mnie, bo jak nie możesz sobie zepsuć, trudne teoretycznie są według mnie ściany i dach. No bo to tak wiesz, no bo jak zrobisz źle dach, to ci spadnie na łeb. Ściany źle postawisz, no to ci się rozpadną w prawo, w lewo jak domek z kart. No to jest takie najtrudniejsze moim zdaniem. Fundamenty też to takie, musisz wiedzieć, no bo to na fundamencie musisz przecież mieć dom, buduj na skalę, prawda? Fundamenty musisz mieć dobre. No ale co tam, to podłóg sobie nie zrobisz, tam ścian sobie nie ten... Prawda? To jest łatwe generalnie. Co, nie wytynkujesz sobie ścian. No i widzimy, prawda? Co to oznacza? Że te wszystkie domy, które my widzimy, mimo to, że to są nawet nie pół domy, prawda? Bo to wszystko są gołe ściany. No ale jest dach. Są... Jak,
Ja osobiście, gdybym miał sobie kupować, to wolałbym sobie coś takiego kupić niż za pół miliona taką tą ruderę. No bo rudera, to tam rudera, to trzeba ją rozwalać, coś tam. Wiesz, już się możesz wprowadzać w ruderę, w to się nie wprowadzisz, o to chodzi, prawda? Że zależy, co komu pasuje, bo w ruderę możesz się wprowadzić, prawda? W ruderę możesz się wprowadzić. A tu masz, o, patrzcie, a tu są już okna, widzicie, 146 metrów, patrzcie, 146 metrów i już są okna. Nie pokazują. Dom w zabudowie bliźniaczej. A to nie ten wtedy, to co kłamią? Popatrzcie, zdjęcie domu wolnostojącego, a oni dom w zabudowie bliźniaczej. Może tam z tyłu jest jeszcze, tylko nie widać. Nie, to jest jeden, ale... Wiecie co, naprawdę, dajcie sobie spokój. I macie tutaj na przykład 500, widzicie? O, tutaj macie 140. Tak? Tak więc widzimy, że dalej, pod Krakowem, no żeby coś mieć, no to tak cenowo widzimy... O, tu z oknami jest, popatrzcie, 136 metrów, 550 tysięcy. No ale już widzicie, okna, drzwi są. Okna, drzwi. Ciekawe coś w środku. Nie ma nic w środku, no, ale fajnie przy takiej dróżce. Tu. Fajnie położony, fajnie taki, wiecie, fajny taki wiejski dom, nie? Gdzie drzewka, tutaj fajnie. No, do zrobienia, tak? Ale już masz okna chociaż... Już masz okna, no ale to widzicie i popatrzcie, i o to chodzi, że patrzcie, macie tu już okna i już 100 tysięcy więcej, a tylko okna są, nie? Okna i drzwi. I już 100 tysięcy więcej, nie? Tylko okna i drzwi, a już 100 tysięcy więcej. Widzicie, tylko okna i drzwi już są 100 tysięcy więcej. Więc tam, gdzie nie ma okien i drzwi, trzeba okna, trzeba ocieplanie, trzeba te wszystkie, wiecie, rekuperacje, te wszystkie podłogowe nagrzewania, żeby to mało brało tą elektryczność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te panele, tamto, tak? No bo gaz, no co, tutaj gazu nie ma, no to na butle, tak? Wiecie, butla na zewnątrz najlepiej, żeby była, bo niebezpieczna jest butla. No możesz na prąd, tak? I widzicie, i to nie jest tak, że generalnie to ci jakoś te wszystkie panele, te wszystkie pompy ciepła, to nie jest tak, że to jest jakieś mega tańsze, prawda? Bo żeby zrobić, wiecie, no wystarczy walnąć sobie grzejnik ścienny i to chyba jest generalnie taniej wychodzi, prawda? No bo tutaj generalnie taniej wychodzi, no bo to nie jest wcale tanio, to nie wychodzi generalnie tanio wcale. To nie wychodzi tanio, no bo żeby to się zaczęło zwracać, no to się musi zwrócić, no i co? Jeżeli wydasz na pompy ciepła to i tamto, no to dużo kosztuje, prawda? Musisz to rozłożyć na następne 10-20 lat, no a przed chwilą żeśmy sprawdzili, ile to kosztuje. Dużo kosztuje, tak? Tak więc widzicie, że pod Krakowem w danym momencie, no mamy po pół miliona, surowe ściany, surowe domy, prawda, albo jakieś rudery po pół miliona, w które trzeba wrzucić minimum pół miliona, tak, czyli widzimy, że wszystko jest za milion. O, tutaj popatrzcie, tutaj coś jest wesołego. Tu jest coś wesołego, 556 tysięcy, ale popatrzcie, tutaj już nie dość, że duży, o, dom około Wieliczki, popatrzcie. Tutaj coś ciekawego, patrzcie, ciekawe, nie? Patrzcie, 245 metrów kwadratowych za 556 tysięcy. Ciekawe. Chyba wszystko prysło już wreszcie. Znaczy wreszcie, ja się nie cieszę, że to prysło, no ale to było oczywiste, że jeżeli będzie pompowane, te pieniądze będą rozdawane, wpychane, niskie oprocentowanie, tam wszyscy nie na żarcie, tylko by brali pieniądze cudze, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to się nie dziwmy, że to zostało napompowane, no to pretensje nie do mnie, prawda? No pretensje nie do mnie, szanowni państwo, nie do mnie. Przepraszam, łyczek kawy. No i tutaj popatrzcie, ktoś naprawdę miał rozmach, ładny dom, no fajny taki jakby wzgórku. O, 245 metrów, o piękny widok, cudo, ale widoczek, patrzcie, 556 tysięcy, wiecie, to jest 100 tysięcy funtów tylko, nie? Ale patrzcie, jaki wielki, to chyba dwa bliźniaki są, czy nie? Nie, to jest jeden taki piękny, duży dom około Wieliczki, zabłoci, nie, to jest jeden wielki chyba, jeden wielki taki. Czy to są dwa bliźniaki? No wygląda na dwa bliźniaki. Wyglądają na dwa bliźniaki. Tu macie ten. Albo może taki jeden wielki ktoś chciał sobie wybudować.
A, tu jeden taki, drugi taki. No i popatrzcie, tak? No, nie wiem, jak to wygląda, ale już. O, nawet elektryka jest już. Patrzcie. No i popatrzcie. O, i to jest. I widzicie, w taki to można się już wprowadzać właściwie. Coś takiego możesz się wprowadzić. Właściwie z rodziną. 245 metrów kwadratowych. Patrz, okna, wszystko możesz. A no, tylko ocieplenie byś musiał, bo ci ucieknie. A może jest tu ocieplenie? No nie wygląda. Może tam jakieś lekkie jest tutaj, no ale trzeba zrobić jeszcze. No ale popatrzcie, ocieplenie zrobić, jeden pokoik, kuchnię, łazienkę, już się możesz wprowadzać, prawda? Nawet z rodziną. A resztek pokoik po pokoiku możesz sobie budować, nie? Czyli widzicie, właściwie zrobić tylko ten. Zrobić tylko, no i popatrzcie, no i 556 tysięcy, 245 metrów kwadratowych. Kurczę, fajna okolica, powiem tak, tak? Po prostu to jest 100 tysięcy funtów tylko, nie? To jest fajne. No i teraz porównajcie to do tamtych. Tak? Porównajcie to. Tylko ciekawe, czy to nie jest bliźniak przypadkiem. A zobaczymy, czy to bliźniak, czy to taki cały jakiś. No wygląda na bliźniaka, no ale może to nie jest bliźniak. Nie, to nie jest bliźniak chyba, nie wiem. Zobaczmy, to jest wolno stojący. Zobaczmy. 240, powierzchnia działki, 600, nie, to jest bliźniak, no to bliźniak, dobra. Wiecie, z bliźniakami to różnie, nie? Bo to może psychol tam jakiś mieszka obok czy coś, wiecie, nigdy nie wiadomo. I nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. To ludzie czasem to się skaczą ze szczęścia, prawda? Albo nie wiem, masz jakiegoś sąsiada, który oponami pali na przykład i nic mu się nie da zrobić, na przykład, czy coś, czy tamtoś. No i widzicie. Czyli widzimy, szanowni państwo, że minimalnie 1 000 000 zł. Minimalnie. I zobaczmy w takim razie, jaka sytuacja minimalnie pod Krakowem. Tak, takie najtańsze, tak? Bo tam dalej będzie coś taniej, tak? No wejdźmy dalej. Może będą jakieś nie do remontu, ale tanie. No dobra. Nie dokonaliśmy jeszcze, bo tutaj patrzyliśmy do remontu albo do wykończenia. A tutaj sprawdzimy jeszcze, czy są jakieś. O, zobaczmy. Tu wszystko jest do remontu albo do wykończenia. Albo są tylko projekty, a projektów nie lubimy, bo projekty zawsze są cenowo zakłamane. Cena zawsze będzie inna. Szukajmy czegoś takiego. Widzicie, to wszystko do wykończenia. No tutaj mamy coś takiego. Cztery pokoje, no ale to w tarasowy, nie? No to patrzcie, tarasowy. I też do wykończenia. Tak, to już 659. Znajdźmy coś, co nie jest wykończone. O to chodzi, że jeżeli Tusk, Kosiniak-Kamysz i ta cała reszta tych ludzi wrzucą ten kredyt 0%, bo niebezpieczny kredyt skasowali i wrzucą ten kredyt 0%, no to dalej pompka będzie działać, prawda? Dalej pompka będzie działać, szanowni państwo. O, tutaj jest coś, patrzcie. Mamy 748 tysięcy, tak? Coś będzie może. O, nie, też. A. Tutaj pokazane jeszcze możesz zrobić. Ojej, dobra, idziemy dalej. O, tutaj jakiś w stylu dworkowym. O, drewienko, proszę, lubimy się już. Lubimy się, drewienko. Proszę, w stylu dworkowym. Na grzybobranie może by poszli jeszcze. O, fajny. Fajnie wygląda, fajny styl. Mi się podoba. No, a w środku pusto, nie? No, ale już można się wprowadzać w sumie, tak? No, ale jeżeli jest drewno, to pewnie jest kocioł. No, to dobrze, tak? No, to... No i co? 177 metrów za 749 tysięcy, tak? Czyli dychę za metr. Plus trzeba to zrobić, pół miliona. No, dobra, mniej. Bo tutaj jest tylko wykończenie. No, to nie, 400 tysięcy, tak? Nie, no nie, bo to jest 107, no nawet pół miliona musisz liczyć, no nie, nie, 400, 500, no zależy, czy umiesz zrobić, czy nie umiesz. To wszystko do zrobienia jest właściwie, tak? Czyli co, 749 plus pół miliona do 1 250 000. Czyli widzimy, cała masa jest takich rzeczy, które są do wykończenia. O, tutaj coś mamy. O. Proszę bardzo. I w środku będzie. Pokażcie, o, widzicie? O, już chociaż ocieplenie chyba jest. Czy tu.
Część ocieplenia chyba jest, a może i nie, nie wiem. Wiecie, no nie wiemy, nie widzimy, co tam jest pod tym, prawda? To jest to część, czy nie jest? Może jest. No i możesz się wprowadzać i powoli remontować. Patrzcie, piękne widoki. 750 tysięcy, pół miliona jeszcze musisz wrąbać. Tam 400 tysięcy. Czyli widzicie, to są ceny milion złotych minimum, tak? No milion złotych, prawda? Milion złotych. I teraz zobaczmy w takim w kraju, w którym, wiecie, jeszcze trzeba wszystko ogrzewać i tak dalej. No i teraz zobaczmy, szanowni państwo, milion złotych, kredyty dalej w Polsce są oprocentowane 9%. No i zobaczmy, ile przez 35 lat wyniesie nas taka nieruchomość na 9%, bo to tak kredyty mniej więcej oprocentowane są. Czyli taka nieruchomość wyniesie nas przez 35 lat na kredyt 3 miliony 300 tysięcy złotych, plus ogrzewanie tej nieruchomości, plus jakieś kretynizmy, które ci nakażą, bo widzicie, bo możecie zrobić sobie gaz, ale oni zabronią gaz. Macie węglowy drewnia na drewno, no to zabronią wam, kominka wam zabronią. To zrobicie pompy ciepła, no to nie wiadomo, jak one działają, czy one się psują, czy nie psują, no to zrobisz za 30 tysięcy, czy 40, czy 50 tysięcy pompę ciepła, ona się zaraz zawali, prawda? Znaczy zepsuje, no to będziesz musieć mieć nową za 50 tysięcy, nie? Nie wiem, jak to tam, widzicie, i tak dalej, czyli trzeba liczyć, że tylko i wyłącznie przez 35 lat, no taki dom kosztuje 4 miliony złotych. W danym momencie 4 miliony złotych. Minimum, tak? Minimum 4 miliony złotych. 4 miliony złotych. I w tym samym czasie zobaczmy, szanowni państwo, co jest dostępne na świecie. Minimum 100 metrów. No oczywiście pojedziemy sobie, szanowni państwo, gdzie sobie pojedziemy? Pojedziemy sobie na Teneryfę, gdzie dzisiaj mamy 20-21 stopni i nie trzeba gazu, nie trzeba witaminy D, nie trzeba butów na zimę, kurtek na zimę. Nie trzeba na siłownię chodzić, bo mamy kort tenisowy, bo mamy piłkę nożną, bo mamy to, bo mamy tamto, prawda? Można pójść pobiegać, bo jest ciepło, bo jest miło i nie śmierdzi, prawda? Nie trzeba oczyszczaczy do powietrza, prawda? W smrodzie. No i zobaczmy, co tam jest dostępne, szanowni państwo, w takim razie na Teneryfie. I tylko zobaczymy sobie tutaj najnowsze, najtańsze. No i zobaczymy, co jest na Teneryfie, prawda? I na Teneryfie metraż weźmiemy minimum 100 metrów, tylko. O. Tylko pamiętajmy, że na Teneryfie nie potrzeba ci generalnie 100 metrów, tak jak w Polsce, bo w Polsce w zimę musisz siedzieć, a tam w zimę nie musisz siedzieć, no bo jest w sumie ciepło, prawda, więc możesz sobie wychodzić. Więc weźmy 80 metrów kwadratowych. Od 80 metrów kwadratowych. Bo ja to ciągle mówię, że w Polsce człowiek potrzebuje większy metraż niż za granicą. Na przykład niż w ciepłych krajach, no bo u nas pół roku jest ciemno, zimno i śmierdzi, tak? Więc ludzie, dlatego że śmierdzi, siedzą w domu, żeby nie śmierdziało im, jest ciemno, to nie wychodzą, bo po ciemku się nie wychodzi, bo niedobrze, prawda? No jest zimno, no to po co wychodzić na zimno? No to ludzie siedzą przez pół roku w roku, prawda, w Polsce. Dopiero wychodzą na wiosnę, tam pokazują się im twarze, prawda? Zakładają spodenki, sukienki, zaczynają uśmiechać im się twarze, zaczynają ze sobą rozmawiać, prawda? No, tak to wygląda w Polsce. Pszczółki zaczynają latać, wchodzić do kwiatuszków, zapylać, bzy, bzy. Tak to jest w Polsce, szanowni państwo. A jak ma niby być? No tak to właśnie jest. A tam nie musisz siedzieć, tak? Tam masz słońce cały rok, wychodzisz i możesz sobie biegać i się śmiać, prawda? I nie musisz ogrzewać. Więc od 80, szanowni państwo, metrów, tak? 80 metrów. Proszę zobaczyć. No i już tutaj 80 metrów można znaleźć jakaś rudera, bo rudera, no ale za ile? 84 metry, patrzcie. Patrzcie, już tam u góry w sumie są nawet, popatrzcie, 65 tysięcy, prawda? W jakichś takich, o to proszę zobaczyć, a tylko 3 ten, no i proszę zobaczyć, 65 tysięcy, proszę zobaczyć. No wszystko do remontu też oczywiście, prawda? No bo tu popatrzcie, to wszystko gnije. No ale ile to kosztuje, tak? Ile to kosztuje, szanowni państwo? To kosztuje, proszę sobie wyobrazić, 65,6. Dzisiaj oczywiście złotówka się zawala, no bo rządy Tuska, Kosiniaka-Kamysza i Hołowni, no to co? No złotówka się zawala, proszę zobaczyć, 4,37, tak? Czyli zamiast się umacniać, proszę bardzo, od listopada
Szanowni Państwo, od początku rządów Tuska, Kosiniaka-Kamysza i Hołowni polska złotówka się zawala, bo była po 4,28, 4,29, prawda? No i się zawala, dzisiaj już jest 4,37, no ale jeszcze przed kilkoma dniami, proszę zobaczyć, była 4,40, prawda? No dzisiaj mamy 4,37. 65 podzielić, ile tam ta cena nieruchomości była? 65 600 podzielić na 4,30, a przepraszam, razy, co ja mówię, razy 4,37, no to kosztuje 286 tysięcy, a weź dostań upust 10% minus 10%, no to 258 tysięcy, nie? 258 tysięcy, czyli tam zakup już takiego 84-metrowego, no jak wam się nie podobał ten 84-metrowego, ale to jest w mieście Santa Cruz de Tenerife, to jest w mieście, to jest 200 tysięcy czy tam 300 tysięcy ludzi na Teneryfie, prawda? Zaraz pokażę, szanowni państwo, pokażę wam miasto i to jest, szanowni państwo, 200 tysięcy. Złotych, 250 tysięcy złotych w mieście, proszę zobaczyć. Jedźmy dalej, proszę zobaczyć. Jedźmy dalej. 80, a dzisiaj te nieruchomości są drogie, bo tam jest dzisiaj ten, jak to się nazywa, sezon, prawda, bo jest ciepło. Proszę zobaczyć, tutaj mamy o 81 metrów kwadratowych, no już się można wprowadzać, proszę bardzo. Jest jakie jest. Można sobie wyremontować. Jest jakie jest. I tyle, prawda? Jest jakie jest. Czyli 81 metrów kwadratowych, 86 tysięcy, proszę zobaczyć, szanowni państwo. 86 500 podzielić na, przepraszam, razy 4,37 równa się 378 tysięcy. 86 500 razy 4,37 378 tysięcy minus 10% 340 tysięcy złotych. Po upuście 10%. 340 tysięcy złotych po upuście, prawda? 340 tysięcy złotych po upuście, ale gdyby złotówka była mocniejsza, no to tak. 86 500 podzielić minus upust minus 10%, 77 razy na przykład 4,2, no to jest 326 tysięcy. 326 tysięcy, jedźmy dalej. Jedźmy dalej, patrzcie, 97 metrów, patrzcie, 97 metrów, patrzcie, 97 metrów, 89 tysięcy, widzicie? Patrzcie. Patrzcie. No i co? I ludzie mówią na przykład, że to są rudery, dlatego że rudery, szanowni państwo, tam to się w ogóle, zaraz walnę wam mit, bo w Polsce się specjalnie obrzydza tanie nieruchomości za granicą, w krajach, tym bardziej, w których zarabia się dwa razy więcej już dawno, w hipermarketach i dyskontach jedzenie jest tańsze w znacznym stopniu, już prawie, już niedługo to na pewno będzie, bo mamy taki akcelerator inflacyjny i dalej złotówka się osłabia. No to proszę zobaczyć, prawda, bo się nam wmawia, proszę, ja państwa zabiorę. Czyli widzimy, że kupno, szanowni państwo, nieruchomości w wiecie, na Teneryfie, gdzie nie musisz gazu, prądu, tego wszystkiego, tej witaminy D, tego wszystkiego i tak dalej, to zakup nieruchomości tam, szanowni państwo, kosztuje nie 4 miliony złotych przez 35 lat, a wystarczy właściwie, widać, wiecie, 200 tysięcy złotych, no bo jak tam pojedziesz, to na miejscu na pewno znajdziesz taniej jeszcze, tak? No bo to nie musisz sam w Santa Cruz de Tenerife mieszkać, prawda? Bo Santa Cruz de Tenerife to wygląda tak, proszę zobaczyć, to jest Teneryfa. Santa Cruz de Tenerife wygląda tak, prawda? Bo to jest generalnie stolica. Stolica Teneryfy, tak? A Teneryfa to jest jedna z wysp kanaryjskich, archipelagu wysp kanaryjskich na skraju Maroka i Sahary należących do Hiszpanii, czyli do Unii Europejskiej, gdzie Polacy mogą wszyscy sobie jutro, szanowni państwo, wyjechać, pojechać, zakładać biznesy, żyć i być. I proszę zobaczyć, tak? To jest Santa Cruz de Tenerife. Ja państwu zaraz pokażę, bo nam się mówi, że to, że Hiszpania, nam zagraniczne korporacje poprzez polskojęzycznych tak zwanych dziennikarzy wpajają nam, że to Hiszpania zaraz się zawali, że to tam syf, brud, ubóstwo, prawda? A w rzeczywistości to my żyjemy w syfie, brudzie i ubóstwie.
Taka jest rzeczywistość. My skrajnie biedniejemy, szanowni państwo. Do Polski wróciła skrajna bieda i ona będzie postępować, tak? No. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy Santa, tu mamy Teneryfę. To jest Santa Cruz de Teneryfę. To jest wyspa Teneryfa, a to jest Santa Cruz de Teneryfę, czyli stolica Teneryfy. No ja tutaj wrzucę ludzika sobie gdzieś i zobaczymy, jaka tam jest tragedia w tych miastach, Santa Cruz de Teneryfę. Czy te miasta się zawalają. No i proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. O, proszę zobaczyć. O, sklepy, ludzie ładnie wyglądają, ubrani. Tu chyba w styczniu im robili te. W styczniu chyba im robili te zdjęcia, bo wszyscy tacy ubrani są. Proszę zobaczyć. No i jedziemy i będziemy sobie po prostu robili tour. I pojedziemy. Gdzie jedziemy? Gdzie sobie pojedziemy? Gdzie sobie, szanowni państwo, pojedziemy? Tam sobie pojedziemy? No to jedziemy. Albo nie, bo tak, tam nam pokazało, to sobie jedźmy tutaj. Jedziemy. I zobaczmy, jak ta Santa Cruz de Tenerife wygląda. Proszę zobaczyć. Czy tutaj Hiszpania się nam zawala? Proszę zobaczyć. No ja, dla mnie to nie wygląda się. To nie wygląda jak jakiś, nie wiem, zawalający się kraj. Prawda? To Polska, szanowni państwo, się zawala. No Polska się zawala, bo to na Teneryfie sobie kupisz dom, przepraszam, mieszkanie za 200 tysięcy złotych, czy gdzieś tam w Hiszpanii, prawda? A w Polsce, żeby coś takiego kupić o takim metrażu, no to musisz wydać przez 35 lat 4 miliony złotych, a licząc przez 50 lat, bo przecież powiedzmy w takim domu czy mieszkaniu będziesz żył w Polsce 50 lat i to przez 50 lat musisz to ogrzewać, nie? To przez 50 lat musisz wymieniać pompy ciepła i tak dalej. Tu ci nakażą to, tu ci nakażą tamto. Przyjdzie Tusk, raz przyjdzie Morawiecki, raz Tusk. On tam spłodzi swego syna, tam syn jego, tam i oni tu będą siedzieć, szanowni państwo, i nas niszczyć. Morawiecki, Tusk i tak dalej, prawda? Oni będą nas wszystkich niszczyć. Proszę bardzo, czym się ten blok różni od bloków, nie wiem, na warszawskich blokowiskach albo na wrocławskich, czy krakowskich, czy tam łódzkich, prawda? Czy nie wiem, gdyńskich czy gdańskich, prawda? Czy szczecińskich i tak dalej. No jedźmy dalej. O, tutaj mamy jakieś nowe budynki, tu mamy jakiś tunel. To nie wjeżdżamy w tunel. Nie lubię, jak mnie tam wchodzi w tunel, bo tam takie tunele mają. Się jedzie i jedzie. Proszę bardzo, tutaj mamy centrum. Centrum. Patrzcie, jakie piękne rondo, trawka. No, no tragedia jakaś chyba, nie? Tragedia. Słońce świeci, no to źle im się tam, że o, autobusy mają. O, no brudne koła to niedobrze. No to sarkastyczne oczywiście wszystko, szanowni państwo. Proszę zobaczyć. O, autobusy stoją, proszę bardzo, tutaj kobita. Proszę bardzo. Stoją, nie śpieszą się nigdzie, bo to wiecie, Hiszpanie to Maniana. O, patrzcie. Co tutaj jest takiego złego, szanowni państwo? Co tutaj jest takiego złego? Powiedzcie mi, moi drodzy, kochani słuchacze. Popatrzcie, jak nas oszukują. Popatrzcie, jak nas oszukują. Ja jestem tego naocznym świadkiem, bo ja przecież tam byłem. Ja byłem, ja wam pokazuję miejsca, w których ja byłem. Szanowni państwo. Ja byłem w wielu miejscach na świecie. Proszę zobaczyć. Dlatego, gdy jak słyszę, jakie się opowiada kocopoły, nam, no, po prostu okrada się mój naród, okłamuje się mój naród, a mój naród to na przykład moja rodzina przecież, prawda? Bo przecież w moim narodzie mam przecież, wiecie, rodzinę, prawda? Z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, z czwartej, prawda? Przecież to, wiecie, wujkowie, kuzynostwo, tam bracia, siostry, rozumiecie, o co chodzi, prawda? No to każdy ma rodzinę, prawda? Są ludzie, którzy mają w rodzinie, wiecie, nie wiem, 5 tysięcy ludzi na przykład, czy 2 tysiące ludzi. Są tacy ludzie, którzy tak mają, prawda? Proszę zobaczyć, tak? Wiecie, i oni nas tak okłamują. Co tutaj jest takiego? Popatrzcie, jakie ładne budynki, tak? Może w tych budynkach nie kupisz aż tak tanio, prawda? Ale popatrzcie, tu popatrzcie, ulice, budynki, wiecie, tam nie ma tej zimy, tam nie trzeba ciągle reperować, nie? Nie idą pieniądze na to. Patrzcie, jakiś amfiteatr czy coś, co to jest? No nie wiem, co to jest. Może statek kosmiczny, może chcą wszyscy uciec tam do kosmosu, bo się zawala. Nie, no ja śmieję się, to wszystko sarkastycznie oczywiście. Popatrzmy. Popatrzmy, no. Patrzmy. Patrzcie, jakie ulice. To tutaj jest takiego złego, tak? Popatrzcie. Nikt się nigdzie nie śpieszy. Wszystkie samochody stoją.
Żartuję, to jest żart akurat. Ale widzicie, szanowni państwo, że no, trzeba naprawdę postawić sobie jasno sprawę. Jasno sprawę, tak? Że u nas nie ma... W danym momencie, moim zdaniem, no w danym momencie ja rób tasy, co chce, ta, jak to powiedział taki jeden. No ale... No szanowni państwo, no nie dajmy się, no nie dajmy sobie robić z siebie debili. W danym momencie, moim zdaniem, jak ktoś ma 10 tysięcy złotych na rękę, pozostawać w Polsce i płacić na tych zagranicznych na te zagraniczne banki, na tych zagranicznych deweloperów, na te wszystkie budowlane dyrektywy, które Morawiecki wepchnął nam na chama, mógł to zrobić wolniej wszystko i tak dalej, prawda? Ten drogi gaz, to wszystko Tusk teraz będzie dalej rozdawał ukraińskim oligarchom pieniądze, prawda? Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, będziecie płacić na te spółki Skarbu Państwa, na ten drogi gaz, na tych polityków, na te miliony urzędników, na tych 45-letnich emerytów i tak dalej. Dajcie sobie spokój w ogóle. W ogóle nie ma co, Polska się zapada, szanowni państwo, tak? Polska się zapada, bo w Polsce trzeba gigantycznych reform, no. Gigantycznych, popatrzcie aktualnie. Popatrzcie, kurde, o co tutaj chodzi w ogóle, wiecie? Bo wiecie, ja wiecie, byłem na Wyspach Kanaryjskich, prawda, oczywiście, tak? I widzicie, i ja nawet sam oglądając sobie, szanowni państwo, z wami tutaj, te Wyspy Kanaryjskie, sobie tak myślę, jak te zagraniczne trolle, sponsorowane z zagranicznych korporacji, albo bardzo często z naszych podatków, mogą nam wpajać takie otępienie, prawda? No, zobaczcie, no... No co tu jest? Co? No co tu jest takiego? No? Co tu jest takiego jakiegoś złego, prawda? Popatrzcie. No. Popatrzcie, no to jest... No, to, co jest złego? No to jest... Kto się... Wiecie, co tutaj jest gorszego, lepszego? Wiecie, czy... Wrocław jest jakiś fajniejszy? Czy Gdańsk jest jakiś fajniejszy? No i Gdańsk jest fajny, no i Wrocław jest fajny, i Gdynia jest fajna, ale też i Teneryfa jest fajna, prawda? Jednemu to, drugiemu tamto, ale to nie jest jakiś... Wiecie, no bo nam zagraniczne korporacje wpajają, że Hiszpania to już prawie trzeci świat. Przecież, tak? No tak nam wpajają, no mówmy sobie wprost. Mówmy sobie wprost. Zagraniczne korporacje, które posiadają, szanowni państwo, w znacznym stopniu... Media, które działają na opinię publiczną w Polsce, wynajmują polskojęzycznych ludzi, którzy nam obrzydzają zagranicę po to, żeby Polak zostawał w Polsce, był feudalnym chłopem, chodził do zagranicznych dyskontów, do zagranicznych hipermarketów, brał kredyty od zagranicznych banków, kupował 35-metrowe 4 razy, 10 razy za drogie klitki od zagranicznych banków, zagranicznych deweloperów, opłacał to w tych spółkach Skarbu Państwa z tym drogim okropnie gazem, który my właściwie w danym momencie mamy, prawda? Od tych, bo mamy bardzo drogi gaz od Amerykanów i Norwegów, prawda? Zamiast swoje drewienko używać, bo przecież mamy tyle tych gazów. Paja się nam, że u nas nie ma miejsca do budowania, jak mamy prawie największy kraj w Europie, prawda? Z bardzo małą... No, mamy tego przecież tyle, przecież całe wybrzeże mamy do wybudowania, tak? Do zabudowania mamy całe wybrzeże w Polsce, taka jest rzeczywistość. Jest, wiecie, wiele, 150 innych rzeczy, które nam się wpaja, które po prostu są stuprocentowym takim kłamstwem, takim zbiciem człowieka z dobrego tropu, no. No i tyle, tak? Szanowni państwo, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim zapraszam do udostępniania tego filmu na swoich social mediach, na Twitterach, na Facebookach, Instagramach, Messengerach, tam Telegramach, nie wiem co tam jeszcze jest, z dopiskiem obejrzyjcie, zobaczcie, jakie fajne, prawda, na swoich social mediach udostępniajcie. Dajcie mi komentarz, szanowni państwo, taktyczny, żeby taktycznie wybiło ten film mocno, dajcie mi kciuka w górę, dajcie mi subskrypcję, a przede wszystkim zapraszam także do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach państwa monitorów, ze względu na to, że to mogą być mimo tego jeszcze fajniejsze, jeszcze cudowniejsze, jeszcze piękniejsze i jeszcze bardziej dziwne wręcz dla nas Polaków wiadomości, z których sobie nie zdajemy sprawy, a mogą nam zmienić życie na super lepsze, szanowni państwo. Pozdrawiam, już wkrótce, do usłyszenia, cześć.